Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 7 werset. Oraz Filipian, list do Filipian, 4 rozdział, 5 werset. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pewien Franciszek, który był pobożnym farmerem, pobożnym rolnikiem, wczesnym rankiem wyszedł na swoje pole. Zaskoczony zauważył, że jego sąsiad, znany z nieuczciwości i skłonności nawet do przemocy, właśnie kradł jego plony. Franciszek powstrzymał się jednak, by walczyć ze złodziejem i powierzył swój problem Bogu. Wrócił do siebie do domu, zaczął się też modlić za złodzieja oraz prosił Boga, by uwolnił go od wszelkich złych myśli o zemście. Jakiś czas później Franciszka odwiedził inny znajomy, rolnik, który zebrał bardzo obfite plony i sam chciał odstąpić mu znaczną część, ponieważ było to dla niego za dużo i to zupełnie za darmo. Znajomy rolnik zupełnie nie wiedział o kradzieży. Franciszek ze zdumieniem na to wszystko stwierdził: teraz mam tak naprawdę niemal dwa razy więcej niż straciłem przez kradzież. To nie koniec tego wydarzenia. Kilka miesięcy później w tej miejscowości odbywał się w Domu Kultury wieczór pieśni ewangelizacyjnej, podczas którego miał również krótką przemowę pewien mówca, pewien kaznodzieja. Franciszek znów miał powód do zdumienia, ponieważ pojawił się na tym spotkaniu nawet jego znany z niecnych poczynań sąsiad, którego sam zresztą zaprosił. Tego wieczoru kaznodzieja opowiadał akurat o Jakubie, biblijnym złodzieju i oszuście, którego Bóg chciał skłonić do pokuty. Nagle mówca, prowadzony przez Ducha Bożego, zawołał głośno do słuchaczy: czy jest tutaj na sali jakiś Jakub? Jakubie, jesteś tutaj? Na sali zdawało się przez moment, jakby czas się zatrzymał. Wtedy sąsiad Franciszka zdobył się na to i podniósł rękę, a kaznodzieja poprosił, by wstał. On zaś odpowiedział: ja jestem tym Jakubem. W ten sposób poruszony przez Boga Jakub, gdyż tak faktycznie miał na imię sąsiad Franciszka, powierzył się Panu Jezusowi, Zbawicielowi. Wbrew wszelkim przypuszczeniom innych znajomych, którzy mieli o nim jednoznaczne zdanie, Jakub zmienił się całkowicie, nie do poznania. To Bóg dokonał tej zmiany, ku wielkiej radości Franciszka. Ty też możesz zrobić ten krok. Nie bój się ludzi, co na to powiedzą. Bój się Boga i pozwól Chrystusowi, by cię zmienił w nowego człowieka. Nie zwlekaj z tym, jutro nie należy do ciebie. Jutro może być za późno. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bo kto uwierzy w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze, gdyż Pan Jezus Chrystus wszystkie grzechy zgładził, wszystkie grzechy na krzyżu Golgoty usunął. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i bądź zbawiony.